Siemaneczku wszystkim, jesteście na kanale Arturka i jest już sierpień. Jak tam? Jesteście gotowi do szkoły już, czy jeszcze nie? W sumie, stop, przecież dzieci mnie w ogóle nie oglądają, sami dorośli ludzie. Ale w sumie też mogę zapytać was, czy jesteście już gotowi do szkoły, czy już wszystko kupiliście, czy jeszcze nie? Czy psychicznie jesteście gotowi do tego, że już za miesiąc powrót szkoły, no i trzeba będzie robić lekcje za dzieci i tak dalej, chodzi do szkoły. Bo dyrektor odzywa, napiszcie w komentarzach, czy już jesteście przygotowani psychicznie na to. Dzisiaj my razem będziemy z wami oglądać Ostre Cięcie. Odcinek drugi. No, to tyle. Odcinek drugi. Przed tym jak zaczniemy, zostawcie łapkę w górę, w komentarz dla zasięgu, żeby jak więcej osób zobaczyło ten odcinek. No i najważniejsze to jest udostępniać te filmiki komu tylko się da. Za to ja będę wam bardzo wdzięczny. A teraz zaczynamy. Zawsze jak siedzę po tej stronie, to się bardzo boję. Dokąd ty mnie wywieziesz? Kiedyś cię wywiozę, na pewno. Ale teraz nie, teraz jedwabne przed nami. No, Jedwabne? miasteczko. Nie. A z czego się robi jedwab? Jezu, no jak te larwy? Larwą, ty jesteś chyba. Być może też, ale ja nie produkuję jedwabiu. A może kokony, larw, motyli? Kokony, larw, motyli? Tak, z tego jest jedwab. Jedwabniki. Po ustaleniu tych podstawowych danych czas dojechać do jedwabnego, którego nazwa pochodzi akurat od chwastu lnu, zwanego jedwabiem polnym, a nie od jedwabiu. Tu mieści się salon fryzjerski, w którym króluje szefowa Halina. Poza nią pracuje Joanna, jej córka i praktykantka Iza. Fryzjerstwo dla mnie to jest naprawdę życie moje. Ja mogę wszystko w domu zostawić, byleby ja z klientem miała z głowy styczność. Miałyśmy dwa oddzielne. A więc zawsze jak w domu jest jakaś kłótnia i na przykład mąż się pokłócił z tą panią, to zawsze jest tak, że mąż wychodzi, a w tym przypadku to żona wychodziła, żeby zostawić ten dom w spokoju. Ja miałam w pomieszczeniu dalej, mama miała tutaj. Podłyśmy pomysł mamu taki, żeby połączyć po prostu. Nie wiem jak to rozumieć. Drogą dedukcji miały dwa salony. Nie dedukuj. W ogóle, czy one miały dwa salony obok siebie? Jak tak, to w ogóle coś jest bez sensu. Bo to jest konkurencja. Ale takie rzeczy się dzieją na świecie, no. Alec. Tutaj? Tak. Odpowiada mi atmosfera tutaj, ale bym chciała zrobić też taką przerwę sobie od tego zawodu. Tak. Jak kobitka, która ma 20 lat, mówi, że chciałaby sobie zrobić przerwę od zawodu, no to oznacza chyba, że to nie jest jej zawód. Ale w sumie ona ma dopiero 20 lat, ona jeszcze nie wie, czego chce w życiu robić. Ja mam dopiero, za chwilę będę miał 24 i ja do teraz nie wiem, co ja chcę robić, więc to jest normalne. Ja mi się wydaje, że nawet 30 lat będę miał, też nie będę wiedział, co ja chcę robić. Mama nie może przeżyć tego, że niestety, ale się starzeje. Co tam działacie? Pięcie robimy. Po porodzie trzeba było zrobić przerwę. Przerwę, która jeszcze trochę potrwa. Choć Asia zaglądająca ciągle z dzieckiem do salonu jest dowodem na to, że chyba jest inaczej. Pomysł ma, żeby stanąć sama do pracy, a nie do dzieciaków. Chciałabym, żeby zajęła się moimi dziewczynkami, bo obie w zakładzie, no niestety trochę ciasno, a wiadomo, że no, ktoś do dzieci musi być. To, co ja umiem robić, to ja to z zamkniętymi oczami to zrobię. A przy dzieciach to jest ciężka charowa. Panowie zrobią brudną pracę za mnie. I mam taką wielką nadzieję, że właśnie mama nie będzie miała odwagi się przeciwstawić. Myślę, że pani Asia się zdziwi, jakie tańce urządzimy jej w białych rękawiczkach. Manieczki w jedwabne. Podobno muzyka łagodzi obyczaje. Ciekawe, czy tym razem sprawdzi się to powiedzenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Witamy. Miło poznać. Dzień dobry. Czyli pani Halina jest tutaj szefem. Tak, proszę pana. Bardzo się cieszę, bardzo mi miło. Bardzo mi miło was gościć tutaj. To czy będzie tak miło do końca, to zobaczymy, tak? Nie ma tego złego, żeby na dobre nie wyszło. Prawda. I takie podejście mi się podoba. Mi też się podoba ta pani, taka jest pozytywna, fajna. Mam nadzieję, że zaraz po 15 minutach ona nie wyjdzie stąd z płaczem, nie? I że wszystko będzie ok i że ta pani zostanie w tym salonie. Chociaż mi się wydaje, że ta pani byś musiała przejść na emeryturę i sobie odpoczywać, ewentualnie siedzieć z dziećmi. Na tym stanowisku ktoś pracuje? Tak, mama. Ja. Czy ja dobrze widzę, czy tamta ściana jest inna, ta jest inna? Dobrze widzisz. Ta jest ściana działowa, a ta jest szczytowa. Tak.
trudnością było trochę namówić mamy na moje stanowisko. Czyli to jest twoja część? Tak. Czemu mama nie chciała takiego nowego fotela? Dla swoich klientów, co oni nie zasługują na to? Czy to jest fotel? Zabytkowy już troszkę. Ależ proszę pana, kiedyś były takie krzesełka zwykłe. A potem... Ale kiedyś jadła rękoma, to co, to teraz nie mogę jeść widelcem i nożem, czy co? Bo kiedyś jadła rękoma, no nie tędy droga, no. Kiedyś też się, nie wiem, różne rzeczy działo na świecie, ale już od tego się powoli odchodzi, no. Mamy wygłodę, no. Czy teraz, skoro nie ma, kiedyś nie było internetu, to teraz też nie trzeba korzystać z internetu. O tym ja się tego dochrapałam. A potem czas się zatrzymał i tak stoi do dziś. Do salonu tymczasem dociera pierwsza klientka i od razu trafia na fotel Joanny. Najpierw, Asiu, jeśli pozwolisz, chcielibyśmy, żeby mama zajęła się klientką. Ale to chyba nie na tym stanowisku, nie? Bo pani mama nie potrafi tam nic robić, ona by musiała robić na swoim. Co będziemy, proszę pani, tutaj u pani robić? No ja bym chciała, żeby może pani coś zaproponowała. A ja proponuję zmianę lokalu. Bo tak szukałem myjki. One myją głowę tylko wtedy, kiedy na dworze deszcz pada. Jeżeli deszcz nie pada, to sorry, ale strzyżą na sucho. Niestety tak jest, no ale nic nie zrobisz z tym. Czy ty u siebie tam miałaś myjkę? Tak. Normalną? Tak. Która stoi teraz za ścianą. Jest nieużywana. Dlaczego? Bo mam jest niewygodna, za duża. Co dużo miejsca zajmuje. To znaczy niepotrzebna. W salonie, w którym matka i córka mają inną wizję co do przyszłości interesu. Skoro one mają inne podejście do biznesu, inaczej wszystko widzą, czemu one połączyły siły? Ja tego nie rozumiem. To jest takie trochę bez sensu. I teraz wchodzi ten salon, z jednej strony jest PRL, z drugiej strony jest chwila po PRL-u, ale też nie jest ładnie, no i... Nie wiem. Wy zawsze razem pracujecie, dziewczyny? Ostatnim czasem nie. Nie. Bo mam dzieci. Kto jest teraz z dziećmi? Mąż. Mąż nie pracuje nigdzie? Pracuje, ale na taki dzień wziął wolę. A mama to już by nie mogła sobie tak trochę odpuścić? A kto dzieci będzie bawił? No babcia, no kto? No babcia, ale niech trochę odchowa. Coś czuję, że pani Halina to woli jednak pracować, niż zajmować się dziećmi, co? No z dziećmi to jest ciężka sprawa. Halina trzyma się więc póki może bezpiecznej przystani, jaką jest dla niej fryzjerstwo. Czyli pierwsze cięcie było wykonane nad palcami, tak? A teraz pod palcami już. Bo właśnie takie co ściągam, żeby po prostu wyrównać ich wszystkie. O. Proszę mi powiedzieć, jak to się u pani odbywa, że pani wie, co klientka chce? Nie, no po prostu trochę... Andrzej, jak ty będziesz w jej wieku, ty też będziesz wiedział, czego chcą ludzie. To jest doświadczenie, no. A ty go jeszcze nie masz. Trochę po prostu stresu dla mnie. Ale nie ma sensu się stresować. Nie została przeprowadzona tutaj żadna rozmowa, żaden wywiad. To też prawda. No. Czas upływa, a Halina ciągle walczy i szuka koncepcji na fryzurę swojej klientki. Pani Halino, co tu będzie ostatecznie? Żebyśmy wiedzieli, co mamy potem też oceniać, bo jakby nie do końca wiem, co tu się będzie... To znaczy... Czy kolor w końcu będzie, czy nie będzie? Nie wiem, to będziesz pani robiła ten kolor? Tak, poproszę. Kolor na całość, czy to będzie na... No chciałabym, żeby pani też mi coś zaproponowała, coś co jest modne i żeby pasowało też do mnie. Jak ja pani zrobię, a później pani powie, że ale ja się w tym źle czuję i co ja później mam robić dalej w ten czas? Weź może najpierw roszczysz. No co, ja będę tutaj szarpała do samego końca, najwyżej to mogę ściąć, co wiesz, co nie mogę rozczesać. Czyli zamiast tego, żeby spróbować to rozczesać i zostawić tą długość, która jest,
To pani mówi, że a jebać to wszystko, tniemy, to, a się da ciąć. No. Fajne podejście. No ja wam powiem, że ja bym chciał powiedzieć do tej pani, ale mi się wydaje, że w tych czasach już pani ta nie pracuje. Ale fajna, fajna pani. W rodzinnym salonie w Jedwabnem Halina już przy pomocy swojej córki próbuje znaleźć koncepcję na fryzurę klientki. Ja bym jeszcze to skróciła. Tak, no ja zostawiam, bo teraz... No to się nie nada. One są wyjałowione, że do końca są wyjałowione. Ich nawet rozczesać, czy tak jest ciężko. Wiecie, kochanie, że to, co pokazujecie w tej chwili, to jest po prostu jeden wielki dramat. Dramat fryzjerstwa. Nie ma sensu, żebym się denerwował, żebym się unosił. Pani nie ma zielonego pojęcia o tym, co pani robi. Czy jest pani w stanie powtórzyć tą fryzurę, jak pani klientka przyjdzie za miesiąc na odświeżenie? Nie. Tak. Nie. Tak, nie. Co to jest za kąt, który pani wyczesuje? Proszę, proszę mi powiedzieć, no. Każdy włos jest innej długości. Nie ma takiej możliwości, żeby za miesiąc pani pamiętała to, że te włosy były ciągnięte w tą stronę, a nie w tą stronę. Tutaj te włosy powinny być umyte. Przecież to aż po prostu przykro jest dotykać. No ale przepraszam, no, ale ja co? Nie wiedziałam, nie wiedziałam, co ta pani chce. No, czyja to jest wina? To jest wina pani, że nic tobie nie powiedziała? Czy to jest wina twoja, że ty nic nie zapytałaś? No. Wszystkim musimy coś ustalić. Co się robi pierwsze u fryzjera? Przeważnie się na brudne włosy maluje. A te czasy się już dawno skończyły. Fajnie, że chociaż w tym odcinku Andrzej nikogo nie wyzywa i jest spokojny i ma szacunek do tej pani. Bo to chyba byłoby słabe, gdy Andrzej zacząłby wyzywać tą starszą panią. No tak trochę, no nie fajne by to było, niesmaczne. Mama była w jakimś takim porządnym salonie? Widziała trochę świata? Pracowałam w Brooklynie na Nassau. W Nowym Jorku. Boże mój drogi. No i co? I tam... Ja powiem wam, że jestem pod lekkim wrażeniem, że ta pani pracowała w Nowym Jorku. W życiu bym nie powiedział, naprawdę. Ona miałaby mieć takie doświadczenie, że teraz by mogła prowadzić swoje kursy z fryzjerstwa, a ona no niestety, ale się zacofała. Się głowy, czy pewnie, się nie myło? Pewnie od razu się myło głowy. Bez pytania. To co wy dziewczyny robicie? No. Ja się musiałam dostosować do ludzi. Nie, bo jak przyjechałam, to się stałam wygodnicka. I tak se robię właśnie. Gdzie se złapię, tam se utnę. Jesteśmy w małym miasteczku i myśleliśmy, że to my świat przywieziemy do was. Świat już dawno do was przyjechał, tylko wy z niego nie korzystacie. Halina stoi w miejscu i pracuje tak, jak jej wygodnie. A córka się nie odzywa, nie tupnie nogą, tylko przejmuje złe nawyki i liczy, że mama odejdzie na emeryturę. Cud, że ktoś jeszcze tu przychodzi na strzyżenie bez mycia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Można na koloryzację? Klientka trafia w ręce Joanny. Iza, tak, a może ty byś coś zaproponowała tej pani? Nie umieraj mi tutaj. No nie. Bo już widzę, że już... Troszkę jestem osobą nieśmiałą. To tak jak ja. Ja też jestem osobą nieśmiałą. Na przykład, nie wiem, jak ktoś mnie na ulicy zapyta, która jest godzina, to ja naprawdę od razu zaczynam biec w drugą stronę, bo ja jestem zestresowany albo sztywniej jak pies. I się w ogóle nie ruszam, bo ktoś do mnie w ogóle na ulicy zagadał, więc ja się boję obcych osób. Dobra, bo zacząłem jakieś głupoty gadać. Ciężko mi jest zagadać. To jest... No nie z każdym po prostu rozmawiam. Chciała pani blond, tak? Sombre. Sombre. A na jaki kolor? Sombre. No tak bardziej naturalnie, by to wyglądało. Super, Iza, to zaczynaj. Iza jeszcze sombre nie wykonywała, bo u nas nie ma tak młodych klientek właśnie. Mi się wydaje, że Iza to w ogóle w tym momencie pierwszy raz zapytała się klienta, co... W ogóle pierwszy raz zagadała z klientem. Dobrze, a strzyżenie? Przeważnie Iza robiła męskie strzyżenie. Bo... Iza, jesteś w stanie wykonać tutaj to strzyżenie damskie? Nie. Okej. Okay. Tak, Asia przejmuje ster. Mogłabym przed wszystkim skorzystać z toalety? Myślę, że tak, ale to jest tak... Myślę, że tak, może pani skorzystać z toalety, ale ta toaleta się znajduje 2 kilometry stąd. Więc ewentualnie na panią poczekamy. Pani będzie miała godzinę czasu na to wszystko, żeby zdążyć. Trochę... Proszę, zapraszam, zaprowadzę może. Dojście do łazienki mamy trochę skomplikowane bardzo.
skomplikowane dojście do toalety. Brzmi zacnie. Proszę bardzo, tu niestety trwa remont, także... Dziękuję. Prowizorycznie zrobione. Troszeczkę. A to jest to pomieszczenie, które było twoim królestwem? Tak, tu miałam swój salon, teraz pracujemy nad tym z mężem, żeby tu no, w miarę możliwości, tak, to mąż coś tam pomaluje, to coś tam, ile ma czasu połączonego z dziećmi, z pracą. On tu działa, on tu remontuje. Tak. Ja poproszę panią na fotel, dobrze? My zaraz za chwileczkę wrócimy. Powiedz mi, jaki jest pomysł na to pomieszczenie? Chcieliśmy tutaj otworzyć sklep. Sklep z czym? Z odzieżą. Ten typ. Ty byś go prowadziła? Nie, mąż. 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 Do tego czasu mama już będzie w domu z dziećmi, tak? Nie wiem jak na to Halina, ale... Trzeba mieć jakieś plany na przyszłość, tak? Jak to będziemy siedzieć z założonymi rękami, to będziemy tkwić w tym martwym punkcie, co teraz jesteśmy. Także trzeba iść do przodu. Super. Tylko czy Asia zdąży przed otwarciem sklepu zapytać Halinę o zdanie? Póki co musi zaprezentować swoje umiejętności i wizję tego salonu. Gdzie mi zniknęła butelka z wodą? Co? Spryskiwacza szukam. Takiego srebrnego. Ja nie widziałem. Zostawiłam sobie. Panie Andrzeju. Gdzie widziałeś? Ja też nie. Ja widziałem, ja wiem gdzie to jest. Mogę ci podpowiedzieć, proszę panią. On tam jest, chłopaki schowali go i on jest za nimi. Taki jestem. Siedzi siona. No i powiedz mi, księżniczko, powiedz mi, tak bardzo mówisz, że mama jest zacofana i że to mama idzie na łatwiznę. Mhm. Chcesz przejąć salon, a co robisz w tym momencie? To samo. To jak się zmieni, to mnie zawołaj, dobrze? Ale... Co teraz będziesz robić? Moczyć włosy do strzyżenia. Chcesz, żebym się odpalił? Chcę pokazać to, co... Co, chcesz dostać w łeb zaraz ode mnie? Za to, że postępujesz tak samo jak twoja mama? Ale z drugiej strony, ona robi to, co robi zawsze. Ona teraz tu przed wami nie udaje, że ona jest taka święta, że ona jest profesjonalistą i tak dalej. Nie, ona robi to, co robi zawsze, więc tutaj dla niej szacun jest, że nie okłamuje ich. Przydało mi się. Wszystko przed nami, moja droga. Wszystko przed nami. Na Andrzeja w tych sprawach można liczyć. A skoro mowa o mamie i jej metodach pracy, to tu też Andrzej czegoś się dopatrzył. Co sądzisz o tych? O tym przejściu, grabieżu. Wiesz co, może trochę egoistycznie, ale zastanawiam się, jak ja to poprawię. Trzeba chyba poczekać na efekt finalny, by ocenić straty. Czuję zapach odżywki, czyli zbliżamy się do końca. Tak, tak, tak. Panie Tomku, czy ja mogę na chwilę opuścić salon? Tak, oczywiście. Tak. Czyżby Asia zrezygnowała z dalszej obsługi klientki? Ja myślałem, że ona gdzieś wychodzi stąd, bo nie wiem, na przykład dzieci płaczą, coś się wydarzyło w rodzinie, a ona poszła sobie, żeby ściągi z YouTube'a brać. Ale z drugiej strony szacun dla niej, że ona nie siedzi, nie mówi, że ona nie ma wiedzy, ona nic nie wie, a chociaż próbuje znaleźć cokolwiek w internecie. A nie, to tylko przyspieszone korepetycje zrobienia sombre. Coś jeszcze będziesz robić, czy to jest... Robię tak... Nie wiem, czy dobrze, pewnie nie. Czyli co, Asiu, poszłaś na żywioł? Tak. Najlepiej teraz się czuje właśnie ta klientka, która siedzi i usłyszała, że fryzjerka, którą robi jej fryzurę, robi to pierwszy raz, nie? Mi by serce tak biło, naprawdę. Ja bym w tej chwili zrezygnowałbym z tego, no bo nie wiesz, czego się spodziewać. Czas obejrzeć efekty tego żywiołu. Czy ty widzisz zmianę w swoich włosach? Nie, te lewe są trochę bardziej krótkie. Dla mnie to jest jedna wielka ściema. Asia. No to ja mogę powiedzieć, no sombre to nie jest. No nie. To jakby wiesz, to jest koloryzacja taka przypadkowa. No. Wyszło co wyszło. A co wyszło, Halinie? Wszyscy widzą, tak? No. Nie wiem. No to nie, dobra. W sensie kolor jest ładny, mi się podoba kolor, ale... Te schody, to jest masakra. Mi się wydaje, że ja
który w ogóle nie ma doświadczenia we fryzjerstwie, zrobiłby to lepiej niż teraz pani Halina chyba. Bodajże Halina. Są takie centki, no takie... Ocelot. No to nawet pomieszanie zebry z ocelotem przegubne. Pani Halino, idziemy na papieroska? Idziemy, bo jestem zmęczona. Chodź pan tu na podwórze. Dobra. Pani Halino, no. Celem Asi jest to, żeby... Ona liczy na to, że my panią przekonamy do wdrożenia jej planu. Czyli ten plan, żeby pani poszła na emeryturę. Ja im powiedziałam, że Asiu, owszem, ja ci będę z dzieciakami, co będę mogła. A czy pani tego chce? Bo ja mam wrażenie, że nie. A czego się dziwić? Ja się nie dziwię, że ta pani nie chce siedzieć z tymi dziećmi. No bo to jest wielka odpowiedzialność. Ona już wychowała jedno dziecko. Po co ma wychowywać kolejne dziecko? W końcu jest na emeryturze, a emerytura jest po to, żeby odpoczywać sobie, a nie zapierdalać dziećmi. Żebyś pan wiedział, że nie. Czyli pani nie do końca chce odchodzić? Do końca nie. Chce być pani samodzielna, tak jak całe życie pani była? Tak, jak byłam całe życie, tak i chcę być i teraz. Prosiła pani kiedyś kogoś o pomoc? Prosiłam, bo jak byłem bezdomna, rok czasu. Była pani bezdomna? Byłem. Z nią właśnie. No. Ulica, dzieci i ja. Gdzieś tu spałam, jutro tam spałam. W ogóle szacunek do tej babci, że ona była w stanie się podnieść z samego dna. To jest dopiero naprawdę siła i charakter. To jest naprawdę szacunek dla niej, szacunek. Czy to teraz przełożyło się na to, że pani chce pracować, bo nie chce pani już być zależna od kogokolwiek? Przykre to jest dla mnie, żeby ja ją prosiła o grosz. Nie chciałaby pani tego, żebyście mogły lepiej współpracować? Żeby pani sobie pracowała też? Przecież to możliwe. No, ona obsługiwała swoich klientów w jednym miejscu. Chciałabym. Wilksy to owca cała. Tak. Zadanie nam pani postawiła trudne. Pani Halino. No wy jesteście od tego. Zawsze ludziom pomagacie, tutaj nie poważajcie. Ten salon to dwie kobiety i dwa różne spojrzenia na to samo miejsce. Jakoś trzeba pogodzić ich interesy, ale też ludzką historię i związane z tym poczucie bezpieczeństwa. Nie zawsze przecież chodzi tylko o biznes i zarabianie pieniędzy. Drogie panie, wy musicie uzgodnić wspólną przyszłość tego miejsca. Dobranoc. Dobranoc. Trzeba Asi uświadomić, że nie da się mamy odsunąć od pracy od tak. No nie można, to jest jej całe życie po prostu. No właśnie. Naszym zadaniem jest teraz zbudować między nimi jakiś taki pomost, który pozwoli pokazać, że jedna i druga jest ważna w tym wszystkim. Mądrze gadasz, widzisz, jak chcesz, mądrze gadasz. Bardzo. Zdarza się czasami. Żeby mama i córka lepiej zrozumiały swoje potrzeby, Tomek przygotował dla Joanny specjalne zadanie. Gotowa? Tak. Chodźmy. Joanna i Tomek wkraczają w świat dzieci. Czyli świat, w który Joanna chce wprowadzić swoje... Boże, jakbym ja tam miał pracować... Ojej, ja bym się poryczał. Nie wiem. Ja bym pił melisy na okrągło, to jest raz. Dwa, piłbym tabletkę na uspokojenie. Trzy, bym się poryczał i bym stąd wyszedł. Bo to... jak można pilnować 15 dzieci na raz? Nie, to jest praca naprawdę dla odważnych i dla silnych ludzi, nie dla mnie. Przekazując jej opiekę nad swoim potomstwem, gdy ta przejdzie na emeryturę. Ale czy sama wie, co oznacza dla starszej osoby opieka nad dwójką dzieci? To, co dla niej nad całą gromadą. Dzień dobry. Gdybym ja był na miejscu tej pani starszej, bodajże Karoliny, no ja nie pamiętam, Haliny, to ja bym zrobił tak, dzieci, tu masz PlayStation, tu masz Xboxa, masz telefon, spokój, cisza. Bo dzieci wtedy by sobie grali, ja bym sobie mógł ze spokojem się położyć, poczytać książkę, zasnąć. Tak bym wychowywał swoje dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Twoje zadanie jest teoretycznie banalnie proste. Aha, dobra. Zrób tak, żeby cię słuchały. Cześć, jestem Ania. Dobry, Asia. Przekazuję tobie pod opiekę moją grupę. Także działaj. Działaj. Cześć dzieciaki, mam na imię Asia.
I w tym momencie, kiedy dzieci nie słuchają mnie, dam radę, jedną radę, co zrobić, żeby dziecko słuchało. Nie dziecko, tylko ogólnie wszystkie dzieci cię słuchali. Bierzesz jedno dziecko z grupy i uderzasz łeb. Wtedy ono zaczyna płakać, inne dzieci się boją i są cicho. To właśnie taka moja rada dla was. Bawimy się w chowanego? Halo, halo, halo! Czy wszyscy mnie słyszą? Halo! Może... W sumie to jest mądre grać w chowanego, bo dziecko się schowa. Ty nie udajesz, że się chowasz. Dziecko siedzi cały czas tam w tym kącie. No kurde, no jak znalazł? Bawimy się w to! Chowamy się! Halo, dzieci! Powoli zaczyna się wymykać spod kontroli cała sytuacja. Jest prośba, no, żebyś zwracała uwagę na całą grupę, bo dzieci się rozbiegają i widzę tutaj kwestia bezpieczeństwa. Bawią. Musisz tutaj zadziałać, żeby je zebrać, prawda? No, tylko jak? Halo, dziewczynki? Dziewczynki, chodźcie tu do mnie. Czy moje zadanie dobiegło końca? Bo wymieniam. Pani Aniu, czy pani może mi pomóc? No powiesz coś? No i nie pokazali ci pani Ania dała radę pomóc czy nie, a więc chyba nie dała rady. Bardzo podziwiam te panie. Było bardzo ciężko. Na dłuższą metę nie dałabym rady. Ale cieszę się, że zrozumiałaś wszystko. Też się cieszę. Trudna lekcja pokory. I parę swoich pomysłów chyba będzie musiała Joasia przemyśleć i stworzyć plan dla siebie, mamy i ich salonu, który w międzyczasie odmienił swoje oblicze, by obu paniom ułatwić nowy start. Nic nie słyszałam w nocy, żeby tu było coś robione. No właśnie, bo nic nie zrobiliśmy, dlatego wie pani. Tak? No. Proszę bardzo, proszę bardzo. Oj, ojej, ojej. Ojeja. Ojej. Z salonu, w którym królowały dwie epoki, nie pozostało nic. Nowe kolory, nowoczesny charakter na nowe otwarcie. Wow. Dla mnie jak było brzydko, tak zostało brzydko. Naprawdę z PRL-u zrobili tam, nie wiem, lata 2003, no, powiedzmy tak. No nie wiem, dla mnie to wygląda tragicznie i no, nie zachęca mnie jako młodą osobę do przyjścia do tego salonu. Tylko teraz zachęca, by w tym salonie myć głowy, strzyc i farbować i już tylko w wygodnych, nowoczesnych fotelach. Ojej, cię kocham. Ale zmiana. Bo przednio to był zakład, a teraz już jest salon. Nie wyobrażałam sobie, że to aż tak świetnie będzie wyglądało. O Jezu, mamo, twoje zdjęcia. A co to są za zdjęcia? To moje, w Ameryce. Proszę. Były tutaj make-i? Tu? Tak. Tak. A co tutaj jest teraz? O, proszę! O! To, że myjka jest, to jest okej, okay, jak najbardziej. Tylko zaczniemy od tego, czy pani Halina zacznie z tej myjki korzystać. To jest fajne pytanie. Mieściło! Pomieściło się. Why? Why because? Very nice. Very nice. I know. I know. Wydawało się, że myjki nie da się w tym salonie zainstalować, a jednak się udało. Ale wygląda na to, że udało się coś jeszcze. Zrozumiałam, że zatrudnimy nianię. Tak? Tak, bo nie jesteś po prostu... No ciężko ci będzie zająć się dziećmi, a zwłaszcza, że to są strasznie żywe dzieci. Także... Nie martw się, będzie dobrze. Dzięki ci, żeś tak pomyślała. A czy znajdzie się odrobina miejsca dla mamy w salonie, w pracy? Myślę, że tak. Tak, przed wejściem będzie stała i zapraszać moich klientów do środka. Ewentualnie umyję głowę raz na jakiś czas. To tyle. Ten czort, to dopóki nie usiądzie, to będzie ciągle przy tym fotelu siedział. Gdzie to pójdzie do dzieci? Popatrz się. Przecież to tylko iskrzy w oczach. Włosy, włosy, włosy. Będę mogła spać spokojnie. Zakład to całe życie moje. Muszę służyć jeszcze ludziom, bo oni mnie też w ciężkich chwilach nie zostawiali. Chyba udało się pogodzić obie wizje tego salonu i matka z córką są w stanie być tu razem tak długo, jak Halinie starczy sił. Teraz musimy naprawić to, co wczoraj nie wyszło tak, jak powinno wyjść. Do salonu wraca klient. Czyli w końcu umyją tej pani głowę. No, nareszcie.
lekka z zebrą i centkami na głowie oraz ta, której jej sombre wykonane zostało na podstawie instrukcji z internetu. Bardzo cię proszę, żebyś przygotowała mi panią do strzyżenia. I popatrzcie teraz na to jeszcze, co ja ci tutaj zaraz tutaj elegancko zaproponuję. Jeszcze będziesz wymasowana. Nie, bo ona częściej przychodziła teraz do samej myjki. Słyszała? Dla samej myjki. I na pewno polecę koleżankom. A nie dla tego francowatego stojaka, co tutaj był. Tego typu włosy, czyli włosy cienkie, których jest bardzo dużo, nie mogą być włosami długimi. Aby one wyglądały dobrze, to optymalna długość jest do obojczyka lub ciut za nim. Wypadłam trochę z tego świata fryzjerstwa. Teraz wiem, że warto wrócić do szkoleń i wiem, że chcę się dalej rozwijać w tym kierunku. Czy takiego czegoś oczekiwałaś? Tak, a nawet przerosło moje oczekiwanie. I właśnie dla takich chwil warto żyć. Nauczyły się wszystkie? Tak. To świetnie. I niech się włosy dobrze noszą. Modne cięcie nadało włosom objętości, która została... Nie wiem, dobra, ta fryzura jest fajna. Tutaj Andrzej się popisał i wygląda ładnie. Okej, dziewczyny, ja wykonam sobie pierwszą linię. Iza, jesteś gotowa? Nie. No, a ja? Po malutku, nie denerwuj się. Ja zawsze właśnie w takiej sytuacji podziwiam fryzjerów, że nie boją się, że sobie palce potną. I tak trzymają i tak nożyczkami jadą. Ja bym sobie pociął na palce. Iska, ty tniesz. Iza ucięła linię bardzo ładną. Miałam troszkę tremę, ale poczułam taki napływ odwagi w sobie i nie bałam się chwycić za te nożyczki. Jestem wręcz taka... Tremę to ja miałem pierwszy raz, jak nagrywałem odcinek na ten kanał. To dopiero było. Nie wiedziałem, co mam robić, jak mam siedzieć. Pamiętam, że chyba siedziałem tak w ogóle. Kamera była tak wysoko, no w sumie sami możecie zobaczyć ten odcinek, bo jest na kanale, ale z tego co pamiętam, kamera była tak wysoko, że było widać tylko moją szyję i resztę pół pokoju od góry. To było śmieszne. A teraz już stresu nie ma, bo się człowiek do wszystkiego przyzwyczaja. A to jest prezent od nas na nowy początek. Żeby wam się dobrze słyszyło i dobrze tutaj pracowało. Przechodzimy do koloryzacji. Ilość farby ma znaczenie. Ta warstwa nie może być za gruba, ponieważ wtedy farba się nie utleni. Utleni się tylko to, co jest na zewnątrz, a to, co we włosie, już się nie utleni. Potem mamy do czynienia z tym, że włosy mogą być niedofarbowane. Będzie już Iza wiedziała? Tak. No i jak, kochana? No, nigdy nie miałam takiej fryzury. Jak kolor? Rewelacyjny. Powiem szczerze, że nigdy nie odważyłam się na taki kolor. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Z centkowanej zebry powstał modny bob. Moim zdaniem ta fryzura wcześniejsza, w sensie nie fryzura, tylko kolor fryzury jest ładniejszy niż teraz. Nie podoba mi się. I co teraz? I co teraz? I teraz będę musiał sobie poradzić z tą trwałą. Halina oddała się w ręce chłopaków i pożegnała z historyczną trwałą. Nowe cięcie i kolor odjęły jej kilkanaście lat. Joanna też od jakiegoś czasu nie dbała o swój wizerunek. Teraz zyskała nowoczesne cięcie i fryzurę godną szefowej salonu fryzjerskiego. Na koniec Iza, która chyba odzyskuje wiarę w siebie w tym zawodzie, nie jest już szarą myszką. Teraz wygląda jak fryzjerka. Teraz już jest rudą myszką. Brawo. Tymczasem do Jedwabnego zmierza już gwiazda, która dokona ostatecznej weryfikacji, czy Halina, Joanna i Iza nauczyły się wystarczająco dużo, by ich salon zyskał rekomendacje. Dziś ta decyzja zależeć będzie od Gosi Andrzejewicz, piosenkarki, zdobywczyni SK Music Award, Super Jedynek i Viva Comet Award. Występy sceniczne wymagają od niej różnorodnego stylu, kostiumów, ale zawsze nienagannej fryzury. Bardzo ważnym elementem twojego wizerunku. Ja cały czas tylko czekam, aż tutaj gwiazdą, prawdziwą gwiazdą będzie Zenek Martyniuk. To jest gwiazda, a nie jakaś tam, nawet nie wiem, jak ona ma na imię.
Włosy. Tak, to jest must have. Miałam różne eksperymenty z kolorami. Wiem. Wiem, w czym dobrze wyglądam, wiem, w czym źle. Czyli typ fryzjera, który mówi, wygląda w tym pani bosko, a ty wiesz dobrze, że nie wygląda, to nie przejdzie. To na pewno to nie przejdzie. Jednym słowem, nie da się naszej gwiazdy przekonać do czegoś, czego sama nie chce. No i co, dziewczyny, jak się czujecie? Dobrze, ale jesteśmy trochę zestresowane. Zestresowana powinna być też Gosia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Gosia Andrzejewicz, miło mi. Halina Kiełczewska. Witam. Witam. Asia Orłowska. Bardzo proszę, nie stresujcie się, panie. Na to to już jest chyba za późno. Po prostu ja chciałabym ładnie wyglądać na koncert. Powodzenia. Nie, dziękuję. Proszę, zapraszam panią tutaj do nas na fotel. Jeśli mogłabym zaproponować. Najlepsze jest to, że ile razy ja oglądam te właśnie ostre cięcie i na końcu, kiedy przychodzi gwiazda, to nigdy nikt nie zrobił jeszcze innej fryzury, także w ogóle nie wiem, miała dotąd włosy, to zrobił jej dotąd. Nie było jeszcze czegoś takiego. Jak już to tylko tam lekko obcinają, dosłownie tam, nie wiem, milimetry i po prostu robią układankę włosów i tyle. Troszeczkę w luźniejszą, z charakterkiem. Ale to będzie kok? Co to będzie? Jak to nie, będzie to upięcie? Będzie luźne podpięcie zrobione z dwóch warkoczy. Wiadomo. Macie ustalone. Tak. Więc zaczynamy działanie. Godzina czasu. Godzina. Dobrze, dziękujemy. Słuchajcie, dziewczyny. Tak myślę. Tak myślę i myślę. Co by tu zrobić? Może coś wymyślę. Podejrzewam, że ona nie wie, jak ta fryzura w ogóle będzie wyglądać. To jest niczym tkanie dywanu. Ała. Auć, pękł jakiś włos. Ała. Oj, przepraszam. Wycofuję się. Są to elementy akupunktury. Ała. Stymulacja skóry głowy. Ała. O, przepraszam. Może lepiej by było, gdyby pani była z tej strony, żeby obserwować... A może byłoby w ogóle lepiej, gdyby pani tu w ogóle nie było i by nie trzeba było robić zadania finalowego. Fryzura z przodu, bo ja głównie będę... Przodem, tak. Przodem. Staram się tak, żeby to wyglądało i z boku, i z góry. Skoro pani mówi, że nieważne jak fryzura będzie wyglądać z tyłu, to weź pani, załóż kaptur i tyle, no. Albo czapkę nałóż. I po co się to w ogóle ta fryzura? Z góry nic mnie raczej obserwować nie będzie. Teraz taka technika drony, chyba, wszystko ptaki. Kamery. Dobra. Koniec, Asiu. Czas stop. Proszę bardzo. Pytanie standardowe brzmi, czy Gosia jest gotowa na zdjęcie kurtyny? Bo my zawsze. Ja jestem gotowa. Ta-da. Ojej. Z tyłu. No słuchajcie. Dobra, nie, mi się podoba, jakby tak wszystkiego dużo z tyłu jest na tej głowie, ale mi się podoba, jak to wygląda, fajnie. Trudno mi jednoznacznie ocenić, dlatego że na pewno te warkoczyki są bardzo fajne, ale nie podoba mi się tu coś takie wiszące. O. No to zawsze można wyciąć i z tym problemu nie będzie, no. Z góry, słuchajcie, z góry mi się podoba. Czyli dron, robiłam pod drona, tak. Słuchajcie, no... Pytanie brzmi, czy dajesz salonowi rekomendacje? Naprawdę wiem, że włożyłyście w to, no, masę serca, ale musicie jeszcze popracować. Jezu Maria, ja wiem, że zaraz powie. Popracować na tym, żeby salon był jeszcze lepszy, bo oczywiście ode mnie dostaniecie rekomendacje, patrzcie. Także nie mogę dać wam rekomendacji, strasznie jest mi przykro. Okej, ja myślałem, że zaraz powie, dobra, macie rekomendacje. Pomyliłem się, no, zdarza się, no. Tylko żal mi jest tej babci, bo jest fajna, miła i tyle. Mamy nadzieję, że wyniesiesz z tego dnia dużą lekcję. I w tej lekcji chcemy ci pomóc. W tym pięknym dniu, w dniu twoich urodzin, chcemy wręczyć ci zaproszenie do naszej akademii, na szkolenie, w którym pokażemy ci, która droga w tej chwili dla ciebie jest najlepsza. Ej, generalnie mi się wydaje, że to jest lepsze, niż żeby one dostały rekomendacje. Bo jak dostajesz rekomendacje, to już więcej nic nie masz. A tak... W sumie
wywalony w tą rekomendację, bo to pójdzie jakaś kobitka, która się w ogóle nie zna na fryzjerstwie. A tak jeszcze będzie salon, będzie remont i jeszcze dostaną darmowe lekcje. Żyć, nie umierać. Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, że zostawicie łapkę w górę. Udostępnijcie ten odcinek, no w ogóle ten kanał innym osobom. A my widzimy się z wami już za dwa dni w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć. To nie jest gwiazda, Zenek Martyniuk, Edyta, jak ona ma na imię, kurwa. Tym nie zmieniam.